połączono cienką, smukłą obudowę, bo tam mamy grubość niecałe 7,6 mm, z bateriami 5,5 tysiąca. Niepokoi mnie trochę to, że na Fink zaczyna być jak inni producenci i tu z kolejne modele. Plusy, a dodatki. Czy wiesz, jaka się rzecz dzieje z procesorami Intela 13 i 14 generacją, z i7-kami i dziewiątkami? No niech zgadnę. Grzeją się? Nie, to nawet nie o to chodzi. To gdyby się grzały, to prawdopodobnie nie byłoby wielkiego problemu. Problem jest znacznie większy, dlatego że te najnowsze procesory Intela po prostu padają. I to padają w dosyć dużym procentażu. I to jest dosyć przykre. Intel oczywiście, bo rzecz trwa od dłuższego czasu. To nie jest tak, że to w tej chwili. Rzecz trwa od dłuższego czasu, tylko Intel tak średnio się do tego przyznawał. Rzecz wyciągnęli na wierzch tak naprawdę deweloperzy gamingowi, bo ludzie im się zaczęli zgłaszać z problemem, że ale gra pada. No jak gra pada, to ma się pretensje do gry, a nie do producenta procesora. Po pierwsze okazało się, i to był taki pierwszy strzał, że są problemy z mikrokodem, czyli w zasadzie z oprogramowaniem to są takie problemy, które da się naprawić. Natomiast w rezultacie okazało się, że nie, że to nie jest główna przyczyna. Główną przyczyną jest oksydacja, utlenianie się ścieżek. Ups. A utlenianie się ścieżek to jest coś, czego się naprawić nie da. Można ewentualnie wymienić procesor albo oddać komuś pieniądze. Najlepsze jest to, że deweloperzy wściekli na Intela, dlatego że im poleciała, bo to kilku deweloperów gamingowych tak naprawdę, wściekli na Intela, bo im poleciała sprzedaż gier przez to, że Intel spierniczył procesory. Zaczęli polecać procesory AMD po prostu, no. Co jest dosyć logicznym wyborem w zasadzie. Najpierw w ogóle Intel zganiał na producentów kart graficznych. Później na producentów płyt głównych i że napięcia zbyt duże podają i tak dalej. Nie podawali zbyt dużych napięć. Procesory były źle oprogramowane i te zbyt wysokie napięcia i szybkie zużywanie się procesora, błyskawiczne właściwie zużywanie się procesora, to był błąd rzeczywiście mikrokodu. Natomiast później okazało się, że właśnie oksydacja i to właściwie załatwiło wszystko. Najlepsze jest to, że Intel nadal sprzedaje te procesory. To nie jest tak, że oni wycofali je na przykład z rynku. Nie. Mało tego, reklamacje nie były przez dłuższy czas uwzględniane w ogóle, bo to przecież użytkownik zepsuł, a nie producent zepsuł, prawda? Zarąbista sprawa zupełnie. W każdym razie heca jest na 14 fajerek. I powiem szczerze, że nie wiem, co z tego wyniknie. Znaczy, na pewno już wynikły straty gigantyczne dla Intela, jeżeli chodzi o zarówno sprzedaż, jak i wymianę. Czy zwrot gotówki właściwie, bo nie bardzo jest na co wymieniać. Nie ma. Czy inaczej, oni twierdzą, że poprawili ten mikrokod, że poprawili. Nie, przepraszam, mikrokod chyba w połowie tego miesiąca, w połowie sierpnia miał być poprawiony. Natomiast, że poprawili ten problem z oksydacją. No tak, ale o problemie z oksydacją wiedzieli podobno od zeszłego roku. Co jest przezabawne zupełnie, bo mimo tego, że wiedzieli o tym problemie, to nie wycofywali swoich procesorów z rynku i nie uwzględniali reklamacji. No po prostu ręce opadają. I gdyby nie to, że ludziom po prostu gry zaczęły padać i zaczęli zwać na producentów, deweloperów gier, to prawdopodobnie nikt by się nie dowiedział, bo przecież Intel myślał, że sprawa jakoś ucichnie, przejdzie, ludziom padają procesory, ale to ich wina, płyta podaje złe napięcia, albo nie wiem, albo to w ogóle nie procesor, tylko karta graficzna. Nie, przepraszam, to, że karta graficzna, to myślę i deweloperzy nie Intel podawał. Intel podawał jako główną przyczynę złe napięcia na płycie głównej. Także przezabawna zupełnie sprawa. Natomiast druga rzecz, którą mogę jeszcze powiedzieć przed, zanim zaczniemy o smartfonach, to, że dowiedziałem się w tym tygodniu, że na polskim rynku tak na pełnej bombie wchodzi Nubia, co jest dosyć fajną wiadomością tak naprawdę, dlatego że Nubia to jest to lepsze ZTE, to nie jest to ZTE takie, które znamy z różnych innych zastosowań i niekoniecznie je lubimy. Przepraszam,
Lubimy je w przypadku urządzeń sieciowych, tak? Mniej troszeczkę w przypadku smartfonów, źle się wyraziłem. Natomiast są przecieki, że na polskim rynku pojawi się na pewno przez wszystkich poszukiwana w ogóle na różnych innych Nubia Music, która jest spektakularna, jeżeli chodzi o wygląd, może natomiast troszeczkę mniej sprzętowo. Ma taki dosyć wyraźny, duży głośnik na tyle obudowy. Pojawi się Nubia Focus Pro prawdopodobnie, która jest sympatycznym dosyć smartfonem, co prawda z Unisokiem T760, ale to jest nie najgorszy Unisok, z obsługą 5G i całkiem nie najgorszym performancem. I ta Nubia ma 108-megapikselowy aparat i prawdopodobnie pojawi się w naprawdę bardzo atrakcyjnej cenie. Trzecia Nubia to jest Nubia gamingowa niby, Neo 2 5G. Czy ona jest gamingowa, to jest inna sprawa. Tam jest z kolei Unisok T820. Ty ją miałeś? Nie, no ale gaming na Unisoku to jest, wiesz, troszeczkę jakby... Jakby to powiedzieć delikatnie ujmując, no nonsens lekki. No tak, z tym, że to jest dosyć wysoki Unisok. Ja mogę zerknąć specyfikację w tej chwili, ale od 760 zaczynają się te Unisoki, w których coś można zrobić. Nie jest to, broń Boże, wydajność na poziomie Snapdragonów najlepszych, natomiast to jest wydajność całkiem rzeczowa, mówię, od 760 w górę. Także w przypadku 820 ja nie będę mówił jak jest, bo tutaj w grę wchodzi jeszcze cała masa rzeczy poza performancem całego układu sprzętowego, to jeszcze dochodzi oprogramowanie. Natomiast ona się prawdopodobnie również pojawi, podobnie jak i w niedalekiej przyszłości pewnie jest szansa na Nubię Flip, która będzie największym konkurentem dla składanej Motorola prawdopodobnie, bo to jest... Jest mniej więcej, sądząc po cenach chińskich, to jest mniej więcej ten pułap cenowy. Także w przyszłości warto, jeżeli będziecie planowali zakupy, pooglądać te Nubie, które się mają pojawić, bo jak wspomniałem, Nubia na pełnej bombie będzie wchodziła na polski rynek. Nie będzie trzeba Nubi sprowadzać z Chin, żeby je przetestować. Wchodzą też gamingowe modele, czyli Red Magiki, które mnie straszliwie kręcą, bo po prostu zarąbiście wyglądają. To znaczy Red Magiki, ale to jest trochę inaczej, dlatego że w przyszłości prawdopodobnie będą, natomiast Red Magiki są w tej chwili rozprowadzane w Polsce przez dystrybutora, a nie przez oddział ZTE. Tak, taka jest różnica. Czyli to jest na takiej zasadzie, że Red Magiki w tej chwili są sprzedawane rzeczywiście i to przez dystrybutorów różnych w Polsce. Natomiast Nubia wchodzi jako Nubia, znaczy Nubia ZTE wchodzi, tak? W związku z tym ta sprzedaż będzie już opakowana i w serwis, i w różne inne kwestie pogwarancyjne, i w update'y, i w różne inne rzeczy. Na takiej zasadzie. No zobaczymy. Byłbym trochę sceptyczny, ale no dajmy szansę. No ale jak? No, z jednej strony Red Magiki chwalisz, a z drugiej strony mówisz, że jesteś sceptyczny, to ja nie łapię. Jestem sceptyczny do tego, że będzie to tak, jak opisałeś, super, hiper z serwisem i w ogóle. Do tego jestem sceptyczny. To znaczy, ja nie wiem, jak będzie z serwisem serwis. Będzie po prostu, to znaczy będzie tak, że będzie normalne, regularne jakby przedstawicielstwo, czyli przedstawicielstwo ZTE w Polsce zajmie się również... tym, żeby Nubie były na polskim rynku po pierwsze, po drugie, żeby one były tak jak każde normalne telefony na polskim rynku. Czyli nie tylko ze wsparciem samego dystrybutora, który, no umówmy się, to jest wsparcie dosyć mocno okrojone, natomiast żeby to było ze wsparciem po prostu polskiego oddziału i ewentualnie firm trzecich zatrudnianych przez polski oddział, które będą serwisowały. Serwis będzie wyglądał tak, jak będą serwisowały firmy trzecie. Niemniej producent ten serwis zapewni. No, trzymajmy kciuki, żeby było dobrze, po prostu. Natomiast jeżeli jesteśmy już przy składakach, to w okresie, kiedy nas nie było, wyskoczyło Huawei Nova Flip, które jest takim składakiem, który, no cóż, no... No nie wiadomo po co w ogóle.
To znaczy, ma Kirina, który jest takim Kirinem, który na naszym rynku, jak wiadomo, znowu nie będzie miał 5G. Na rynku chińskim Huawei znowu po raz kolejny oszczędnie dosyć wyraża się na temat tego, jakie sieci są obsługiwane przez smartfona, co rodzi podejrzenie, że na rynku chińskim niekoniecznie nowa Flip będzie ograniczona do sieci 4G, a Kirin będzie obsługiwał również sieci 5G. Ale być może jest inaczej, być może ja czegoś nie wiem, bo przecież w ten sposób Chińczycy prawdopodobnie pogwałciliby bardzo, bardzo różne rzeczy, które ich zdaje się obowiązują. Chociaż na rynku chińskim to ja nie wiem, czy to jest tak w pełni, że ich obowiązują te wszystkie ograniczenia, które są. Właśnie, to jest ich rynek wewnętrzny i ja myślę, że gdyby Amerykanie mogli się do nich dobrać za to 5G tam na miejscu, to już by się dawno dobrali, bo przecież nie jest tajemnicą, że tam już są telefony z 5G na Chinach, nie? Więc jakby, no. Myślę, że jakby mogli się Amerykanie dobrać, to już by się dobrali. Natomiast sama klapka, kurczę, powiem szczerze, no po prostu poprawna. Wydaje mi się, że w tej chwili no, wypuszczanie klapki z tak małym ekranem zewnętrznym średnio ma sens, bo no, w tym momencie jakby się jakby sami się definiujemy z taką klapką w segmencie budżetowym, bo klapka wyższej klasy ma już ekran na całej połowie obudowy. No tak ja to widzę. I szczególnie, że Honor na przykład też taki telefon niedawno wprowadził właśnie z takim całoklapkowym ekranem. No a ten wcale nie jest jakoś super hiper tani, bo nawet jak sobie przeliczyłem ceny z yuanów, to one już są stosunkowo, kurczę, wysokie. Jak jeszcze do tego byśmy dowalili nasze europejskie kochane podateczki, to już by było kosmos, już byśmy osiągnęli poziom telefonów konkurencji z dużo większymi ekranami. Więc myślę, że akurat ten film pozostanie ciekawostką na rynek chiński. No i mówię czekaj, bo jedna rzecz mi nie daje spokoju. Powiedz mi, czy półkę klapki w tej chwili definiuje zewnętrzny ekran? No według mnie tak. Według mnie tak, bo klapki nie kupujesz ze względu na wydajność procesora, pojemność baterii, tylko na to, jak ona wygląda. Przynajmniej taka jest moja cena. Klapki nie kupujesz głową, tylko kupujesz sercem. Klapka ma przede wszystkim fajnie wyglądać. To, co jest fajne w tej nowej... Czyli jak mówisz, w zasadzie bebechy są nieistotne i właściwie nie bardzo się jest co nimi interesować. Tak, dokładnie. Ja to tak widzę. No, a co takiego jest wyjątkowego w tej klapce? Mamy OLED-owy ekran 6,94 cala z rozdzielczością trochę ponad Full HD i 120 Hz odświeżanie. Mamy tego wspomnianego Kirina do 12 giga pamięci i do tera pamięci wewnętrznej. Ten ekran na zewnątrz jest bezużyteczny, bo ma 2,14 cala, czyli tak jak Jacek go określił, rozmiar znaczka. Kolory, dwa kolory sympatyczne, bo jest taki fajny róż i taka fajna, nie wiem, żółto-limonkowy kolor jest. Jest też klasyczna czerni, klasyczna biel. A aparaty takie przeciętne, no bo mamy 32 mega do selfie, mamy 50 główny, mamy 8 szerokokątną i to tyle. Ale mówię, bateria 4400, więc też bez szału, natomiast to wynika z budowy klapki i tutaj jakby nie ma na co narzekać, bo w klapce ta bateria większa raczej póki to nie będzie. Szybkie ładowanie, 66-watowe, jak na klapkę całkiem szybkie i tutaj no, Samsung powinien się zakazać znowu z tym swoim wolnym ładowaniem pod ziemię ze wstydu. Natomiast ceny tego telefonu, powiem szczerze, na rynku chińskim już mnie poraziły, bo jeżeli ten telefon zaczyna się od 2900 na rynku chińskim, a maksymalnie kosztuje prawie 3600 na rynku chińskim. Sławek, to jakieś warunki brzegowe, bo słuchaj, co to jest, sorry za pytanie, jakie masz wymagania względem telefonu? Potrzebujesz już czy nie potrzebujesz? Jak nie potrzebujesz, to kupuj S24, jak potrzebujesz, to S25. Jeżeli jesteś zdecydowany, że flagowiec Samsunga, to nie ma się co zastanawiać po prostu. Przyszły flagowiec nie będzie rewolucyjny, będzie ewolucyjny, prawdopodobnie będą niewielkie zmiany. Będzie AI troszeczkę lepsze, które prędzej czy później zaimplementują do poprzedniego flagowca. Daj spokój, no co to jest za pytanie? Albo podaj, jakie masz wymagania dotyczące smartfona i wtedy ewentualnie ci powiem, o, to będzie o oczko lepsze, tak? Chociaż też nie wiem, co będzie w S25 w tej chwili. Jeżeli potrzebujesz smartfona na teraz, to kupuj smartfona teraz. Jeżeli możesz sobie poczekać i poużywać tego, który masz, to jeszcze chwilkę możesz poczekać i zobaczyć, co oni w tym S25 zaproponują po prostu. Ja bym Sławka zapytał przede wszystkim, co ma teraz. No bo jeżeli masz na przykład S23, to nie ma sensu zakup S24, poczekaj na S25. Oczywiście, że tak.
Oczywiście. Ale jeżeli masz, powiedzmy, ledwo oddychającą S9, no to już chyba pora na zmianę. Także to też jest jakby istotne i tu prosimy, no każdy, kto o coś pyta, no właśnie określajcie też warunki brzegowe, no i też powiedzcie, jak już zadajecie pytanie, czy taki telefon kupić. To jest pytanie, masło czy margaryna, no kurczę, no. Tak, czy jaki telefon macie, no bo tak jak powiedziałem, jeżeli macie na przykład ubiegłorocznego flagowca, to zakup tego rocznego flagowca dla mnie kompletnie nie ma sensu. Natomiast jeżeli macie, nie wiem, telefon 5-letni... Ja też wolę masło, do kogo nie jem. No ja też, to samo. A najlepsza jest oliwa. I to polecam wszystkim, bo i najzdrowsza zarazem. No dobra, wróćmy do tej klapki nieszczęsnej, bo tak jak mówię, sama klapka jako taka jest w porządku. Natomiast no, ceny według mnie są przestrzelone, chyba że po prostu wyszło im tak, że na rynku chińskim to tak czy siak się sprzeda. No nie wiem, no pamiętajmy, że na przykład w Chinach Samsung znaczy bardzo niewiele, tak? Który tak naprawdę jest liderem światowym, ale nie w Chinach. W Chinach oni tam sprzedają, ale nie są w żadnym stopniu liderem rynku, więc jak... Ale dlaczego w TVP Info? Bo jak? To TVP Info teraz zaczęło o smartfonach gadać, stary? No sorry, ale nie zauważyłem, powiem szczerze. Dobra, mogło być gorzej. Dobrze, że nie Republika. I w zasadzie to tyle, co można by było tej klapce, kurczę, powiedzieć, bo no bardzo mnie zastanawiają te ceny. Sam telefon nie, bo mówię, telefonowi w zasadzie niczego nie mogę zarzucić, natomiast cenowo, kurczę, dziwnie przestrzelony jest, co też nie jest jakby typowe dla Huawei, szczególnie na rynku chińskim, bo zwykle no, telefony na rynku chińskim są dużo, dużo tańsze jak u nas. A tu, no kurczę, jakby te, powiedzmy, te 3600 owatować, chociażby tylko, to już mamy cenę taką, że no piątka pęka jak nic, nie? Z Apple'em jest, o Jezu, a Apple'a 15 czy 16, ludzie, kurczę, zlitujcie się, czy pierwszy raz jesteście u nas? No to dzień dobry, witam was serdecznie. Jak zadajecie u nas pytanie rzeczywiście, chcecie się czegoś sensownego dowiedzieć, chcecie, żebyśmy udzielili przede wszystkim sensownej odpowiedzi, to dajcie coś więcej. No mówię, kartofle czy marchewka, kochani. No wybierzcie sobie po prostu. Albo czego potrzebujecie. W przypadku nowych smartfonów, szczególnie takich, których jeszcze nie ma na rynku, no to jest wasza decyzja, albo poczekać, albo kupować i tyle. Wiesz co, no ja Kacprowi bym odpowiedział. Patrząc na przecieki, to ja bym poczekał. Szczególnie, że nie trzeba czekać już długo, bo no miesiąc, trochę ponad miesiąc, no powiedzmy 2 miesiące max, tak? Więc jakby ja bym zaczekał, tak czy siak. Abstrahując od tego, czy 16 będzie diametralnie różna od 15, czy no nie będzie, bo wiesz, przecieki różnie mówią. To naprawdę do tego września już bym poczekał i się wstrzymał z zakupem. W najgorszym razie kupisz sobie w tym wrześniu czy październiku 15 taniej. No? O tym też pomyśl. No to tak to wygląda. Dobra. Klapka, z tego co widzę, jedyna rzecz, która jakby wyróżnia ją na plus, poza oczywiście ogólną konfiguracją, bo tam jest i sensowna pamięć, aparaty jakie takie, no to jest bateryjka 4400, która nie jest najgorsza. Obsługi kart pamięci nie ma tak czy inaczej. Tak, to co Adaś mówisz ma sens, to znaczy ma sens obawa o to, czy te ceny są sensownymi cenami na naszym rynku. Zresztą one podobnie na chińskim rynku już nie są takie sensowne. Pod kąt Lenovo weszło Motorola na rynek chiński również, no to z klapką, no to już ta konkurencja jest taka, że w tej chwili nie wiem, czego Huawei oczekuje od Chińczyków, ale może one rzeczywiście, no Chińczycy rzeczywiście są przyzwyczajeni, dlatego że przez ostatnie 3 lata w zasadzie jest polityka kupujcie rodzime marki, kupujcie Huawei, bo Huawei jest biedny, bo Amerykanie stosują sankcje i Chińczycy rzeczywiście Huawei je kupują i tam Huawei ma genialne zupełnie wyniki, jeżeli chodzi o sprzedaż rynkową. Patriotyzm, trudno im się dziwić, tak?
Znaczy wiesz, nie wiem, czy trudno im się dziwić, bo rynek chiński jest rynkiem bardzo dużym, to znaczy tam jest bardzo wielu producentów. Jest między innymi właśnie Lenovo i to jest tak na stałe, bo to jest producent chiński, jakby tak, nie patrzeć. Ale Jacek, musisz pamiętać o jednym. Huawei jest tam traktowany jako po prostu, no może, bez, może nie, no nie chcę przesadzić, tak, ale tak on jest otoczony bardzo dużą estymą, bardzo dużą czcią. Bo pamiętam, no, jak ta firma tam jest odbierana przez lokalsów. I plus to, że ma amerykańskie sankcje, a Motorola jednak, jakbyś nie patrzył, jest brandem amerykańskim. Nieważne, że ona jest w rękach chińskiego Lenovo, ale nadal wiesz, dla przeciętnego użytkownika brand jest z USA, tego znienawidzonego. Pamiętaj o tym. To naprawdę granie na patriotycznej nucie działa, szczególnie, że Pierwsza rzecz to jest to, że Huawei sobie taką pozycję rynkową w zasadzie zdobył różnymi innymi smartfonami wcześniej, jeszcze przed tymi sankcjami, to jest jedna rzecz według mnie. Druga rzecz według mnie jest taka, że Chińczycy mają w nosie sankcje czy nie sankcje, dlatego że masowo kupują iPhony. W związku z tym, dlaczego mieliby nie kupować Lenovo? iPhone też jest amerykańską marką, mimo tego, że w Chinach składany. W związku z tym, sorry, wybacz, ale argumenty do mnie nie trafiają. A do mnie jednak trafiają, bo iPhone się wymyka wszelkim schematom, Jacek. To jest trochę tak... No, ale tak to jest argument, który podałeś na temat amerykańskich sankcji, amerykańskiej produkcji albo produkcji, która się wydaje amerykańska. Motorola jest chińska, iPhone jest w ogóle amerykański. Chińczycy nie powinni kupować go w ogóle. Jacek, ale mówimy o dwóch różnych jakby systemach postrzegania. iPhone jest iPhone'em, cała reszta jest całą resztą. Adaś, ja się odnoszę do twojego argumentu, nie do systemu postrzegania. Ja się odnoszę teraz do tego, co ty powiedziałeś, że się nadal z tobą nie zgadzam. I nadal twierdzę, że Huawei tam dodatkowe jakby punkty do sprzedaży zyskuje tym, że jest tym poszkodowanym przez USA, a do tego jeszcze oferując dobre produkty, no trudno się dziwić, że jest tam liderem. To znaczy, no mówię... Huawei rzeczywiście od bardzo długiego czasu, on miejsce na rynku chińskim sobie znalazł. Sprzedaż wzrosła tak naprawdę bardzo mocno po wprowadzeniu przez Amerykanów sankcji, ale nie przez to, że Huawei, nie wiem, zaczął nagle lepsze smartfony produkować, tylko przez to, że została w propagandzie i reklamowej, i globalnie postawiona bardzo mocno taka teza, że po prostu kupujcie nasze smartfony, kupujcie Huawei'a, dlatego że Zachód po prostu Huawei'a gnoi. W związku z tym Chińczycy, ci, którzy byli do Huawei'a przekonani, nadal go kupowali, natomiast znalazło się znacznie więcej, którzy przy jakby planach zakupowych zaczęli brać Huawei'a pod uwagę, ale nie w przeciwieństwie do marek rodzimych, tylko w przeciwieństwie do tych marek, które rzeczywiście są albo nie wiem, europejskie, albo amerykańskie, albo koreańskie na przykład, tak? Dokładnie. W związku z tym sprzedaż wzrosła, ale ona nie wzrosła jakby przez specjalne traktowanie jakieś, czy ten, tylko rzeczywiście przez no jakby reklamę, która po prostu poszła. No zgadza się, mówię, tutaj zagrały dwie rzeczy. To, co powiedziałeś, plus to, że sam produkt się broni. Także nie mogło być inaczej, ale jak już jesteśmy przy Huawei'u, to też trzeba powiedzieć, że... O, Dawid, cześć Dawid, tak, masz rację, patriotyzm gospodarczy jak najbardziej. No, a właśnie, kosa wpadł. No rzeczywiście, no, kosa ma całkowitą rację, a u nas aparaty, no. Tak, u nas aparaty, bo ja Huawei używam ze względu na aparaty w zasadzie. Ja nie używam i też żyję, bo to nie jest jedyny tak fotografujący telefon moim zdaniem na rynku, ale ja wiem, że zgłosisz zdanie odrębne. Znaczy wolno ci mieć swoje zdanie. No ja ludziom, którzy mają problem ze zrozumieniem różnicy pomiędzy jednymi zdjęciami a drugimi, no to ja radzę wejść do nas do galerii po prostu na MGSM-ie do galerii zdjęć z telefonu i porównać sobie zdjęcia po prostu robione różnymi aparatami w różnych telefonach. Tyle. No. Tak najlepiej. Tak najlepiej pamiętajcie, że u nas zdjęcia można obejrzeć, czy to wrzucane przez nas z różnych telefonów, czy przez naszych kochanych użytkowników, w pełnym rozmiarze. Po kliknięciu miniaturki zdjęcie się otworzy na pełny ekran, tak, w takim formacie, w jakim zostało uploadowane, a wpuszczamy zdjęcia tylko bezpośrednio z telefonu, więc to nie są jakieś zdjęcia przetwarzane, przerabiane i tak dalej. Także zachęcamy do tego.
Słuchajcie, czy jakbym był Peterem Jacksonem, to bym na TikToku gadał tutaj do was. Może bym gadał, może Peter Jackson też na TikToku gada, któż to wie. No w sumie tak. Na YouTubach. No już jak ten, jak jesteśmy tutaj przy komentarzach, tu kolega pyta, co myślimy o S23 Ultra. Powiem ci tak, jako były uży szkodnik tego telefonu, myślę, że w tej chwili lepiej już kupić S24 Ultra albo poczekać na S25, jak nie masz parcia. Ja powiem szczerze, że nie wiem, albo Samsung sobie zasłużył jakoś na czarny PR ostatnio u nas, albo coś, ale ludzie potwornie narzekają na S24 Ultra. No widzisz, a ja nie narzekam, jestem tym telefonem niezmiennie zachwycony i uważam, że... Spokojnie, ja się zastanawiam, nie badałem sprawy, ale może kurczę, było kilka transz tych smartfonów i rzeczywiście gdzieś któraś trafiła na niezbyt fajne części. Mogło tak być, mogły być jakieś problemy przy montażu. Mówię, ja nie miałem absolutnie żadnych problemów z tym telefonem, a niezmiennie uważam, że na przykład wyświetlacz w tym smartfonie jest totalnym game changerem i cały czas niezmiennie dziwię się Samsungowi, że nie zrobił z tego głównej lokomotywy napędowej sprzedaży tego telefonu, tylko w kółko ejajajajajajaj. Ale okej, ja nie sprzedaję telefonów, nie produkuję ich brocha. Ultry to są bardzo fajne smartfony, bo to flagowce są. Jedyna pretensja, jaką ja mam jak zwykle do Samsunga, to jest kwestia baterii, no ale to... No to Adamowi bateria działa bardzo dobrze na przykład. Tak ci powiem. Bo akurat S24 Ultra baterię ma stosową. I to mówię z pełnym przekonaniem. Wiem, sprawdzałem i po prostu to jest przeskok totalny względem poprzedniej generacji. No ale to jakby możemy się spierać, co kto uważa. Są tak samo w iPhone'ach 15 generacji baterie są o niebo lepsze niż były w 14 czy 13. Bo też jest, sprawdziłem empirycznie i w tej chwili póki co ciężko znaleźć telefon, który by ewidentnie miał marną baterię, no chyba, że to składak. AI są bardzo fajne, bo Dawid tutaj wspomina o AI-ach. One są bardzo fajne w momencie, kiedy producenci odpowiednio je komunikują ludziom. Ja podejrzewam, że my się możemy, znaczy ja to się akurat nie podniecam, bo ja mam lokalnie AI, ja tutaj się bawię grafiką. I podejrzewam, że większość branży też tak robi, natomiast albo ma wykupione po prostu gdzieś w którymś, albo w Midjourney, albo w jakimś innym, nie wiem, czy Dali jeszcze jest płatny pewnie. Niemniej to jest bardzo fajne, bo w momencie, kiedy ludziom się pokaże, o zobaczcie, możecie ze zdjęcia wywalić coś, o możecie przesunąć się tutaj, albo wykadrować lepiej już po zrobieniu zdjęcia, albo jeszcze usunąć kosz na śmieci, czy nie wiem, to o tutaj się wywalił gość i się zwymiotował, a jest na waszym zdjęciu i też go można wywalić i to nadal będzie wyglądało fajnie. Mało tego, można dodać osobę. Ostatnio na przykład to Google chyba... O kurczę, nie mogę o tym mówić, zapomniałem. No. Niemniej można zrobić bardzo dużo rzeczy, które no, rzeczywiście ze zdjęciami robią cuda, jeżeli nie potrafimy dobrze zdjęcia zrobić. No. Albo nie wyszło zwyczajnie. Znowu wrócę do tego, co Kosa mówi, że pomoże wygrać i ma rację Kosa, bo dają to już w dużo tańszych telefonach. Tu mamy przykład takiego telefonu 1700 bodajże ZIKO niecałe. Ma w zasadzie większość tych funkcji AI, które znamy z konkurencji, a na przykład ma jeszcze coś więcej, bo ma opcję wymasz ludzi, gdzie nie skupiasz się na tym, żeby zaznaczyć osoby i tak dalej, tylko klikasz po prostu wymasz ludzi i wymazuje ludzi. I robi to na tyle zarąbiście, że jak testowałem i chciałem wymazać rowerzystę, to człowieka na rowerze wymazało, a rowerek został. Zabawne fany, ale no warto też się przyglądać właśnie tej firmie, bo kurczę, no może to też jest jakiś... Ja się powiem szczerze, troszeczkę dziwię różnym firmom, nie będę z nazwy może, że nie dosyć, że wprowadzają AI-a, nie do końca ta komunikacja działa, dlatego że bardzo często ludzie, którzy mają różne fajne przyczłapy w telefonie, nie wiedzą o tym, że te przyczłapy mają, także wydaje mi się, że komunikacja powinna być znacznie lepsza. O zobacz, masz coś tak fajnego i masz takie rzeczy robić. Natomiast druga rzecz jest jeszcze taka, że to jest straszenie abonamentami, bo to jest na zasadzie o, przez pierwszy rok za darmo. Wcześniej było przez 2 miesiące za darmo, albo przez 3 miesiące za darmo, albo do następnego update'u, albo coś, albo przedłużymy, albo nie przedłużymy. I człowiek nie dosyć, że nie wie o tym AI, to jak się dowiaduje, to się jeszcze dowiaduje czasem, że aha, ale to jest tylko na moment, bo za moment trzeba będzie za to płacić. Kurczę, i powiem ci, że
tu możemy się bardzo mocno pomylić, bo właśnie wczoraj nasz kolega redakcyjny wrzucał tekst na temat badań, które przeprowadziło OPPO i z badań im wyszło, co prawda próba była mała, bo tam nieco ponad 1000 osób zapytano, ale okazało się, że ludzie byliby skłonni płacić nieduże, zaznaczmy, nieduże kwoty, ale byliby skłonni płacić za dostęp do tych funkcji. Także... Adaś, ludzie byliby skłonni płacić niewielkie kwoty za te funkcje, głównie ze względu na niewiedzę, bo jeżeli się nie wie, że można mieć za darmo coś, za co każą ci płacić, to nie wiesz, że możesz mieć to za darmo. No i tyle. Ale spoko, ale ja nie mówię, że nie, tylko weź pod uwagę jedną rzecz. Żeby korzystać z tych opcji bezpłatnych, trzeba po pierwsze mieć jakąś wiedzę, po drugie, nieraz, mówię, uogólniam trochę, ale nieraz należy się godzić na pewne kompromisy. W momencie, kiedy decydujemy się na płacenie, to po pierwsze mamy wygodę, liczymy i oczekujemy na dobre wsparcie i dobre działanie tego, skoro za to płacimy. Chyba za długo jestem w tej branży, żeby liczyć na takie rzeczy od jakiegokolwiek producenta. No widzisz, no... Skoro tak twierdzisz, no to cóż. No. Tak, OPPO daje za darmo, dlatego mówię, jeżeli ma ktoś wymieniać pomiędzy płatną usługą, która robi co prawda bardzo fajne rzeczy i spektakularne, a usługą darmową, no to wybiera usługę darmową. Pod warunkiem oczywiście, jak wspominam, że wie, że ona tam w tym smartfonie jest. No tak, ale ja bym tak nie przekreślał tych modeli subskrypcyjnych, bo kurczę, skoro to funkcjonuje, to... Czemuż by miało teraz nie zagrać, tak? Nie no, jeżeli ludzie dają się robić na kasę, to róbmy ludzi na kasę. Jeżeli macie jakiś pomysł, że mógłbym od kogoś rzeczywiście wyciągnąć to z jego dobrej woli, zaoferować jakieś coś, znaczy nie, jeżeli będę o takie rzeczy pytał, sorry. Jeżeli można zaoferować komuś coś za kasę i ten ktoś się godzi tę kasę płacić, no to na zdrowie, no. Każdy ma jakby swój sposób na życie. Nie ma sprawy w ogóle. Wiesz, to jest trochę tak, że tak naprawdę nie ma rzeczy za darmo. Jeżeli coś jest bezpłatne, to nadal za to płacimy. No, chociażby sztandarowy przykład bezpłatna. Sorry, Adaś, ale są rzeczy za darmo. Ja od lat pracuję na rzeczach za darmo, szczególnie jeżeli chodzi o oprogramowanie. Mało tego, te rzeczy, które są za darmo, bardzo często są częściej na przykład aktualizowane, szybciej wykrywane są i poprawiane błędy, dlatego że działa na tym społeczność programistyczna, a nie producent, który może mieć wywalone po prostu, bo tak. Dobrze. I ja powiem tak, no i w tym momencie, jeżeli uważasz, że naprawdę za to niczym, nijak nie płacisz, no to jesteś w błędzie. Za wszystko się płaci, niekoniecznie pieniędzmi, pamiętaj o tym. Znaczy, nie wiem, no za prąd w komputerze, ale to jak używam komputera, to w ogóle za prąd płacę, Adaś, sorry. Dobra. A darmowe oprogramowanie jest darmowym oprogramowaniem, nie płacę za nie nic, albo udowodnij mi, że coś płacę, to wtedy wiesz, czachady mi po prostu. Za, nie wiem, za GIMPa w jakiś sposób płacę, to wytłumacz mi, na jakiej zasadzie. Za Irfana do użytku prywatnego w jakiś sposób płacę? No w jaki, sorry. No za Irfana to generalnie, wiesz, no. Natomiast... No ale co za Irfana? Do użytku prywatnego nie płacisz. Twórca mówi, że przy użytku prywatnym nie trzeba. Do użytku z kolei firmowego mamy wykupioną licencję. W związku z tym, gdzie jest problem? Ja prywatnie mogę korzystać z tych rzeczy, które są darmowe, bez najmniejszych opłat, bez płacenia za cokolwiek. Dobra, no skoro tak twierdzisz, to korzystaj na zdrowie. Adaś, ale ja mówię, ja nie tak twierdzę, tak jest. Jeżeli jest inaczej, to mi wytłumacz, na jakiej zasadzie płacę za darmowe oprogramowanie, jeżeli ono jest. Powiedz mi, czym płacę za Stable Diffusion, którego używam do AI-a od momentu, kiedy się pojawiło. W jaki sposób płacę? Chociażby tym, że na twoich materiałach się to AI uczy. Ale oczywiście ja wiem, że ty masz inne zdanie, bo... No, Adaś, co to jest za różnica? To jak się nie będzie uczyło na moich, to się będzie uczyło na innych. Poza tym to AI się nie uczy, Adaś, ponieważ ja je mam offline. To nie idzie nigdzie na zewnątrz, to nie idzie nigdzie gdzieś do kogoś, gdzieś, gdzie się będzie mogło uczyć. Nie uczy się. Ja pracuję na AI offline, mam zainstalowane standalone instalacje. To nigdzie nie idzie, ja za nic nie płacę. Niczym.
No dobra. Mało tego, w zasadzie jedne rzeczy, które stąd wynikają, to są same korzyści, ponieważ mam grafikę, mogę z nią robić bardzo fajne rzeczy. Mogę robić z grafiką, która jest grafiką funkcjonalną, bardzo fajne rzeczy. Nie muszę płacić za skalowanie, nie muszę szukać jakiegoś fajnego skalera gdzieś online i zastanawiać się, czy pozwolą mi dwa obrazki zrobić, czy trzy obrazki, a później każą zapłacić. Ja rozumiem, że to jest bardzo wygodne wyjście dla tych, którzy nie chcą z jakichś powodów sobie zainstalować standalone'owej aplikacji do korzystania z AI, bo są, ktoś to za nich robi. Mało tego, są jak najbardziej sieciowe rzeczy, które są takie, że ja takich efektów u siebie nie uzyskam. Tak, i wtedy byłbym ewentualnie skłonny zapłacić. Bo jeżeli widzę, co różne AI-e prywatne, że tak powiem, robią więcej niż to, co ja potrafię u siebie zrobić, bo nie mam takich możliwości jak oni, no to wtedy ewentualnie, gdybym potrzebował, to im prawdopodobnie zapłacił. Ale takie cuda, jakie są robione w smartfonie, to jest tak po prostu. No. W dowolnej, w zasadzie darmowej instalacji Stable Diffusion. Trzeba tylko się nauczyć, to jest dodatkowa rzecz. W aplikacji w smartfonie pokazujesz, zamazujesz i ci wywala, a tutaj trzeba się niestety nauczyć. I to jest główny problem. I to jest jedyna opłata, znaczy mój wysiłek potrzebny, żebym opanował to, jak to zainstalować, jak z tego korzystać, jak tego używać, z tym, że to nie są pieniądze. To jest moja wola, że ja się na to decyduję. Płacisz w tym momencie, płacisz swoim czasem, który też kosztuje. No. Ale Adaś, to jest moja pasja. Ja tego nie robię, bo potrzebuję. Płacę czasem za zbieranie znaczków, za nie wiem, jeżdżenie samochodem wyścigowym, ściganie się na gokartach, czy jeżdżenie po Afryce. No kurde, za wszystko płacę czasem. To nie jest tak, że to jest tutaj zapłacę czasem. No to nie. No to nie mam żadnych zastrzeżeń. Pasja wymyka się wszelkim schematom, może kosztować dowolne kwoty i w dowolnej walucie, czy to czas, czy to zaangażowanie, to już jest jakby inna sprawa. Natomiast... Tak, i z Gimpa też korzystam i za Gimpa też niczym się w zasadzie nie płaci, tak. Tak, w odróżnieniu od oprogramowania płatnego. Tak, a Dawid ma rację, tak, te funkcje powinny być jak najbardziej w cenie telefonu. To jest taka rzecz, która potrafiłaby, gdyby marketingowcy potrafili to oprogramowanie sprzedać klientowi, to oprogramowanie zwiększyłoby sprzedaż smartfonów prawdopodobnie i to w sposób znaczący. Dlatego, że to AI naprawdę potrafi cuda, to jest kwestia tylko implementacji. Oni implementują, chociaż nie, implementowane są bardzo różne, bo chciałem już powiedzieć, że Stable Diffusion też jest jak najbardziej implementowane, ale poza Stable Diffusion jest jeszcze co najmniej dwa inne AI, które są, a pewnie więcej. Jeżeli chodzi o oprogramowanie. Wróćmy do smartfonu, bo się rozgadaliśmy w ogóle nie w tę stronę. No dobra, to jak wracamy do smartfonów, Realme 13, seria. Właśnie, no, dużo tego. Realme 13 4G, które chyba wyszło ostatnie, jeżeli dobrze pamiętam, to jest Snapdragon 685. Dlaczego bez 5G? A diabli wiedzą. A może na rynki, gdzie nie potrzeba 5G po prostu, albo nie ma infrastruktury, a smartfon z 4G nadal się będzie dobrze sprzedawał, tym bardziej, że ma całkiem sensowną pamięć, bo do 256, 8 giga RAM-u, ma 50-megapikselowy aparat z tyłu, także jest szansa, że się będzie sprzedawało. Tam gdzie... A, i jeszcze ma optyczną stabilizację obrazu i lyta 600. Co prawda ja na temat tych lytów w Sony mam takie samo zdanie jak na temat tych matryc, z których te lyty zostały zrobione. Czyli niezłe całkiem w rezultacie, tylko nie wiem po co zmiana nazewnictwa. No bateryjka standardowa 5000 mAh, z tym, że ładowanie jest dosyć fajne, bo 67-watowe, ale najlepsze jest to, że do tego 67-watowego ładowania dodają 80-watową ładowarkę. To już któryś raz, kiedy widzę, że Realme coś takiego robi. Dziwne. Ale bardzo dobrze, że tak robi. Pytanie, czy na wszystkich rynkach, bo jak znam życie, gdyby ten telefon trafił do nas, to już będzie bez ładowarki. A to jest bardzo dobry ruch w momencie, kiedy do innych modeli nie są dodawane ładowarki. 80 ma szansę zostać na kolejny smartfon jeszcze, który już będzie miał na przykład szybsze ładowanie. Bardzo dobry ruch moim zdaniem.
Bardzo dobre. Matematę, słuchaj, to nie, to się nie da zrobić, chyba że tam się jakoś gruntownie coś zmieni i ja się obawiam, że to nie jest kwestia baterii, tylko to jest kwestia oprogramowania jednak mimo wszystko. Od lat to oprogramowanie drenuje baterie tak, że siąść i płakać po prostu. Ale to inni robią to inaczej, ale ludzie też narzekają bardzo mocno na przykład... Ja się zastanawiam, co się robi z takim telefonem, żeby tak baterię wydrenować w 8 godzin, bo ja pracuję na tych telefonach nie od dziś i kurde, no baterie nie są jakieś szałowe, ale tragedii też nie ma, więc ja nie wiem. Matematę, źle używasz telefonu, Adam ci mówi. Używaj dobrze, to bateria będzie ci wytrzymywała dłużej. No albo kup sobie Ultra, wtedy na pewno ci wytrzyma dłużej niż 8 godzin. No kurczę, no człowiek, ja nie wiem, co trzeba z nim robić, żeby 8 godzin rozładować. Mówię, pracy używam, także mówię to jako praktyk. No te telefony nie mają u mnie łatwego życia. Gdybym poza Samsungiem nie używał żadnych, zresztą Adamowi się dziwię, bo Adam na okrągło właściwie coś testuje, ale gdybym nie używał innych smartfonów poza Samsungami, to prawdopodobnie nie miałbym jakiegoś porównania. A tak to porównuję i kurde, jakbym się nie starał, za każdym razem to porównanie wychodzi na niekorzyść Samsunga. Której marki bym się nie dotknął, naprawdę, jak Boga kocham. No widocznie ja się lubię umartwiać, bo ja niezmiennie wracam i owszem, bywają telefony, które trzymają dłużej, ale znowu... Wracasz, poza baterią to jest po pierwsze bardzo dobry flagowiec, natomiast po drugie masz dosyć stosunkowo prosty dostęp do tego flagowca Samsunga, a są to jedne z najlepszych flagowców na rynku, w związku z tym no nic dziwnego, no ja też bym lubił prawdopodobnie, gdyby ta bateria była lepsza, nie jest lepsza, w związku z tym nie lubię. Realme 13 Pro 5G. Tutaj wrzucili w Snapdragona 7S i jest OK. I bateryjka jest trochę większa, bo jest 5200. I to jest całkiem fajna informacja. Te 200 to jest zawsze, no tą godzinę może dłużej wytrzyma, zawsze jest nadzieja. Jest tutaj też bardzo fajnie z pamięcią, dlatego że pamięć dla użytkownika jest aż do 512. giga, natomiast RAM jest z kolei do 12 i to też jest bardzo, bardzo dobra informacja. Matryca jest co zadziwiające, ta główna, identyczna jak w tym 4G, o którym mówiliśmy w tej podstawce, 50-megapikselowa, ale tutaj dodatkowo jest jeszcze 8 do zdjęć szerokokątnych, no i z przodu są 32 megapiksele, w tym 4G podstawowym było 16, jeżeli dobrze pamiętam. To w zasadzie tyle. Odpoprawny smartfonik wygląda tak, jak ja nie lubię, bo oni mają teraz ten design z tą fajerką, z tymi fajerkami z tyłu, z tą kuchenką gazową i mnie się to średnio podoba. Pakują w to, bo to ja nie mam nic przeciwko takiej fajerce, jak Jacek powiedział, jak ona jest duża. Bo na przykład mam taki telefon z ogromną fajerą, ale... No to jest pira z oko, tak, tam w tych 13 jest trochę mniejsza. No tak, ona jeszcze do tego potwornie wystaje, ale tu jest wypełniona i wypełniona sensownie, bo to robi zdjęcia. Natomiast no jeżeli tam mamy wielką fajerę, a w środku mamy tak naprawdę jedną matrycę i rozmywacz tła, to nonsens, tak, naprawdę. Samsung A55 może być fajnym całkiem wyborem, no tak, na 256 giga to jest kwestia twoich potrzeb, no. Natomiast czy to jest fajny wybór, to się przekonasz niestety jak go kupisz, albo jak poczytasz recenzje ludzi, którzy go z niego korzystają, czy będą korzystali na co dzień. Jest u nas recenzja na YouTubie tego telefonu, także cię gorąco zachęcam. Zapraszamy, zajrzyj, recenzja jest bardzo fajna i może pomoże ci w podjęciu jakiejś sensownej decyzji. Natomiast pamiętaj o tym, że kurczę, zawsze warto się rozejrzeć na tej samej półce cenowej i zobaczyć po prostu, czy nie ma lepszych propozycji. A poza tym najlepiej się rzeczywiście przejść do sklepu i wziąć tego smartfona do ręki i zobaczyć, jak to działa. Baterii co prawda w ten sposób nie sprawdzisz, ile ci czasu wytrzyma na jednym ładowaniu, ale myślę, że jeżeli weźmiesz go do ręki, obejrzysz u nas recenzję, to coś będziesz może więcej troszeczkę wiedział na ten temat. Natomiast wracając do tej trzynastki, ja mówię, że mnie się nie podoba, ale może się podobać, dlatego że one są, kurczę, bardzo fajnie zrobione. To jest, jeżeli chodzi o design, to inaczej, jeżeli chodzi o dbałość o wykonanie, to jest bardzo ładnie, bo design mi się nie podoba. Natomiast bardzo mi się podoba na przykład w tej wersji z tą syntetyczną skórą to, że jest złota obramówka tych aparatów, tak?
Jest bardzo fajny tam ten motyw z napisem. Tak, no jest złota ramka. Fajnie te smartfony wyglądają dla kogoś, komu się ten design podoba. A poza tym no, widać dbałość rzeczywiście o szczegóły w projekcie. Także ja podkreślam, kuchenka mnie się nie podoba tylko. Natomiast znaczy, głównie mi się nie podoba, dlatego że to, co Realme robiło wcześniej, robiło na mnie znacznie lepsze wrażenie. Dlatego się upieram przy tym i cały czas wspominam. Ale jest jeszcze jedna trzynastka. Jest trzynastka Pro z plusem tym razem. No chociaż tak naprawdę jeszcze nie jest, bo dopiero się zbliża, dopiero nadchodzi, tak naprawdę, nie? No tak, no. Ogłoszona jeszcze tyle, że wiemy, co tam w niej jest, no. No tak, no jest w certyfikacji, wszystko jasne. Jacek widziałem, że dzisiaj ją już dodał do katalogu, bo dane są legitne. Kiedy premiera? No jeszcze nie wiemy, więc o cenach też na razie jeszcze nie powiemy. Nie, 13 Pro Plus to ja jakoś wcześniej dodałem. Plus. Nie, nie, 13 Plus dzisiaj dodawałem i to jest w certyfikacji, ale ja jeszcze o tej serii 13 legitnej, to znaczy o tej, która już jest jakby na 100%, tak? Czyli to jest 13 Pro plus 5G. To 5G to jest tak dodane troszeczkę na doczepkę, bo w nazwie go nie ma, ale no, jest. Pewnie będzie 4G, może się pojawić. Jest tych 13 bardzo dużo, w związku z tym trudno się połapać. Tak, pan Łysy bardziej się zna Terminatorze, jak najbardziej. Pan Łysy ma na przykład więcej smartfonów na co dzień do recenzowania i oglądania, także możliwe, że ma po prostu na pewno ma znacznie lepsze możliwości porównawcze pomiędzy tymi smartfonami. Także Terminatorze, jeżeli uważasz, że pan Łysy się zna, to ja tylko mogę przyklasnąć, że się bardziej zna. Spoko. Ja się nie będę wspierał, ale już, no Jacek też ma dużą wiedzę. Plusem 5G z 13 jest tak, że tutaj też znajdziemy te baterie 5200 i to jest całkiem fajne i znajdziemy ten sam procesor, czyli 7S drugiej generacji. Jeszcze szybko Robertowi odpowiem, bo się bardzo dopomina. Czy w M-kach faktycznie, w Galaxy M faktycznie tak długo baterie trzymają? Powiem ci szczerze, dawno nie testowałem, ale mój tato używa M-ki tam z wcześniejszej generacji, jest mega zadowolony z baterii, tam bateria ma 6000 i rzeczywiście trzyma, bo w emeryckim wykorzystaniu, podkreślmy, ale no jest tylko podłączony do internetu, także jakieś tam wykorzystanie też jest, często gadamy, więc no jest zadowolony, bo i nawet 3 dni czasem ten telefon potrafi mu wyżyć. Także tak, ja myślę, że mogą to być te opinie nieprzesadzone, przy czym podkreślam, ja osobiście Galaxy nie używałem od wieku, więc mówię to na podstawie obserwacji jednego ze starszych modeli, plus no odnoszę to, że ta obiegowa opinia chyba się nie wzięła znikąd, ale podkreślmy słowo chyba, bo mówię, to nie jest moje jakby doświadczenie osobiste, prywatne, więc byłbym ostrożny, natomiast coś w tym musi być, tak? Skoro taka opinia jest i jakby jeden z naprawdę już leciwych modeli to podkreśla, w dodatku kurczę, jeszcze pewnie jest trwałe, bo no nie chce się popsuć jakby wrażenie. Misia, ja nie będę ukrywał, że ja lubię markę Sony globalnie, natomiast Sony robi takie smartfony, jaką ma politykę smartfonową. To znaczy oni dla nich smartfony są w tej chwili czymś, co robią niejako przy okazji. Ja za każdym razem powtarzam ten cytat z byłego prezesa Sony z działu mobilnego, z działu smartfonowego, który mówił, Sony nie może sobie pozwolić na to, żeby zejść z rynku smartfonowego, dlatego że jeżeli będzie kiedyś później chciało do niego wrócić, to może być bariera, która będzie nas znacznie więcej kosztowała niż utrzymanie tych smartfonów w bardzo niedużej skali, jeżeli chodzi w ogóle o produkcję Sony. W związku z tym tak, no poniekąd te smartfony mogą być uważane za smartfony niszowe, nie tylko ze względu na to, że ich udział w rynku jest dosyć znikomy, ale również ze względu na to, że Sony ma swoistą własną filozofię na temat oprogramowania tych smartfonów. Ja akurat z nich jestem zadowolony. Jedyna pretensja, jaką mam dotycząca rynku ogólnego, czyli takiego rynku dla użytkownika końcowego, to jest pretensja dotycząca oprogramowania aparatu. Sony w ostatniej serii Xperii podobno troszeczkę tutaj zadziałało. Ja nie wiem, dlatego że nie miałem czasu niestety na to, żeby Xperię wziąć i ją obejrzeć troszeczkę bardziej z bliska. Natomiast no, mam te szanse nadal jak najbardziej. Na pewno poprawili, czy inaczej, zmienili oprogramowanie dotyczące nagrywania wideo.
i tutaj z trzech aplikacji zrobiła się jedna, czy słusznie, nie wiem, dlatego że widziałem całą masę komentarzy w sieci, że ludzie, którzy z tych aplikacji korzystali do nagrywania wideo, byli z nich zadowoleni. Ja natomiast uważam, że Sony powinno rzeczywiście poprawić automatyczne ustawienia swoich aparatów, dlatego że mając bardzo dobre aparaty, nadal na automacie robi zdjęcia nie takie, jakie mogłoby robić. To są nadal zdjęcia poprawne, natomiast wiem, że na ustawieniach ręcznych jestem w stanie z tych smartfonów wyciągnąć znacznie więcej, znacznie bardziej atrakcyjnych fotek. Tylko że to zajmuje czas, a przy robieniu zdjęć smartfonem wszyscy wiemy, że nikt nie lubi poświęcać na to czasu. Bo sytuacja, którą chcę sfotografować, za moment już jej nie będzie. Smartfon jest do szybkiego robienia zdjęć. W związku z tym w przypadku Sony tak, to jest wada dotycząca rynku ogólnego. Rzadko się spotykam, chociaż się spotykam z krytyką smartfonów Sony na innych polach, zdarza się, ale podejrzewam, że to są to wypadki, bo tego jest naprawdę niedużo. Znaczy niedużo jest tej krytyki. Także jeżeli możesz mi się opowiedzieć coś więcej na temat tego, dlaczego dla 1% rynku... No tak, tak, masz rację, w manualu. Tak, jeżeli chodzi o właśnie o oprogramowanie aparatu fotograficznego, tak ja się czepiam. Też nie dla siebie, bo ja z Soniaka na co dzień nie korzystam, natomiast mówię, lubię te smartfony, tak? W momencie, kiedy poprawią oprogramowanie aparatów, to będzie smartfon, który z czystym sumieniem będzie można polecić. Natomiast jeżeli ktoś jakby zdjęć robi mało, to uważam, że to są naprawdę bardzo fajne smartfony. Mhm. To jeszcze na szybko w międzyczasie, bo kolega tutaj dopytuje o Motorola 40 Neo. To nie jest zły telefon, można, jak najbardziej, natomiast powiem ci tak, za chwilkę będzie jeszcze fajniejsza i więcej nie mogę powiedzieć, H50 Neo. Pytanie, o ile droższa? Tego nie wiem, na pewno. Ciężko ten, ale zwróć uwagę jeszcze na poprzedni model, czyli H30 Neo. Magic, sorry, kurde, ale jeżeli rzeczywiście jesteś serwisantem, to co, smartfony Sony rozpadają ci się bardziej niż jakiekolwiek inne? Są źle zrobione smartfony? Wybacz, ale Japończycy akurat żyły wypruwają, żeby te smartfony były zrobione zarąbiście, ponieważ ich regulator rynkowy nie wpuściłby ich na rynek, gdyby się rozpadały w rękach. One nie tylko nie mogą się rozpadać w rękach, ale być odporne na gosposie domowe, które je wrzucą, nie wiem, do zmywania naczyń na przykład i one muszą to przetrwać. W związku z tym, sorry, wybacz, masz prawo do własnego zdania, ale ja jako użytkownik smartfonów Sony sporadyczny, nie serwisant, bo ja ich nie serwisuję, uważam, że te smartfony nie rozpadają się w rękach i mówienie o tym, że rozpadają się w rękach, to jest robienie krzywdy marce, ponieważ są to smartfony naprawdę robione bardzo fajnie. Przy czym przy okazji, my nie, ani nie publikujemy reklam Sony, ani Sony mi osobiście nie płaci, ani ja zbyt często, nie wiem, recenzji Sony na przykład nie robię. Nie, jest to moje prywatne zdanie. Ale złości mnie coś takiego, dlatego że mówienie ludziom, że jakiś smartfon się rozpada w rękach, to jest po prostu niszczenie go rynkowe wśród innych ludzi. Jeżeli taki jest twój cel, to ja rozumiem. Ale jako serwisant powinieneś wiedzieć, że jest znacznie więcej smartfonów na rynku, które rzeczywiście się potrafią rozpadać w rękach. Sorry, uniosłem się. Wróćmy. Nie, no tu kolega wyjaśnił i tak dalej trochę tam, ale no może to wynikać po prostu z konstrukcji tych telefonów, natomiast telefonów trudnych w naprawie jest coraz więcej i no niestety często jest tak, że rozbierasz telefon i psujesz przy okazji kilka innych rzeczy, bo inaczej się nie da rozebrać. Tak, jeżeli chodzi o serwisowanie, dlatego ja się nie czepiam. W momencie, kiedy się telefon już rozbierze, to rzeczywiście, no różni producenci mają różne linie produkcyjne. Co prawda te linie się unifikują, dlatego że bardzo dużo jest robionych w Chinach, a tam są po prostu bardzo podobne zestawy do robienia, ale również w bardzo różny sposób można od środka smartfona zaprojektować, bo ta linia produkcyjna złoży to, co jej projektant jakby tam podłoży. Dlatego ja rozumiem. Spróbuję mnie również zrozumieć. Powiedzenie jednego zdania, smartfony Sony rozpadają się w rękach, jestem serwisantem, to jest powiedzenie, nie kupujcie tych smartfonów, bo to jest chiński w badzie po prostu. Nie, no pomijając już kwestię tego, że są japońskie.
to jest kwestia tego, że tak jak wytłumaczyłeś, jest ok. Są trudne w serwisowaniu. Tak, naprawiasz jedno, pada drugie. Spoko, nie czepiam się, bo ja tego nie wiem. Natomiast ja się czepiam tylko tego jednego zdania, że smartfony Sony rozpadają się w rękach. Bo to jest zdanie krzywdzące po prostu, jeżeli nie wytłumaczysz. Wytłumaczyłeś, wielkie dzięki. Natomiast wracając, bo skończyliśmy 13 Pro z plusem, tak, ja rzeczywiście dodałem dzisiaj Realme 13 plus 5G, ale dodałem go rzeczywiście, co prawda na podstawie informacji oficjalnych jak najbardziej, bo są to informacje z chińskiego urzędu telekomunikacyjnego połączone z kilkoma różnymi innymi źródłami. Natomiast to, co jest legitne i to jest smartfon, który będzie na Dimensity 7300 z AMOLEDem 667 również, czyli niezły przedstawiciel serii z Full HD wyświetlaczem. Natomiast na całą resztę informacji będzie trzeba poczekać. Wiadomo, że będzie aparat 50-megapikselowy, wiadomo, że zarejestrowali w zasadzie wszystkie możliwe dzisiaj pojemności pamięci, czyli od 128 giga do 1 tera i od 6 giga do 16 giga, jeżeli chodzi o RAM. Natomiast to, co się pojawi na rynku, to może być bardzo różnie. No niekoniecznie muszą wszystkie tiery po prostu się pojawić, tak? I to jest normalne i tak się dzieje praktycznie zawsze. Znaczy raczej się wszystkie nie pojawią, na pewno w jednym miejscu na te najwyższe tiery jest szansa, obawiam się, tylko w Chinach. Tak to wygląda. Może ja tak mieć racji sporo. Vivo V40 Pro 5G. Tak, to już są fajniutkie telefoniki, średniaczki co prawda, ale to, co jest fajne w nich, to, że połączono cienką, smukłą obudowę, bo tam mamy grubość niecałe 7,6 mm z bateriami 5500. Bo mamy dwa modele, bo tak powiedziałem, połączono z bateriami, bo mamy Vivo V40 i Vivo V40 Pro, które w wielu aspektach są identyczne. No i akurat jeżeli chodzi o rozmiary, gabaryty są takie same, tak jak powiedziałem, 7,6 mm grubości niecałe. Baterie są też takie same, 5500 z 80-watowym ładowaniem. Ekrany też są takie same, 6,78 cala, to są AMOLEDy, lekko zaginane. Rozdziałka to jest tam 1,2, czyli 2800 na 1260 pikseli, czyli to jest tam te 1,2K, jakby powiedzieć. 120-hercowe odświeżanie, jasność szczytowa, ta maksymalna punktowa 4500, więc myślę, że pod 1000 tej typowej podjeżdżają te wyświetlacze, bo oczywiście tego nie powiedzieli już. No i 50-megowe aparaty do selfie, czyli też całkiem zacnie. Dwa kolory obudowy Sorry, mówiłeś o jasności wyświetlacza? Tak. To w Pro podali ta szczytowa w piku punktowa, tak. To jest jakaś kosmiczna zupełnie 4500. Tak, ale to jest szczytowa punktowa, czyli no ja to zawsze się śmieję. To jest kompletnie tak, nierealne. Podawać płace brutto. No. No i telefony oczywiście, no tak jak powiedziałem, fajna stylizacja dosyć. Sebastian, rzuć monetą po prostu. No, a co Sebastian rzuca monetą? Czy iPhone'a, czy Samsunga? Kurde, chciałbym mieć takie problemy. To są stare problemy pierwszego świata, wiesz? Jeżeli masz wystarczająco kasy dużo, żeby się zastanawiać nad jednym albo nad drugim dobrym smartfonem, to jesteś bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ja ci mogę powiedzieć tyle. To wszystko zależy od tego, czy się lubisz z iOS-em. Jeżeli się lubisz z iOS-em, lubisz iPhone'y, to kupuj iPhone'y. Jeżeli korzystałeś do tej pory z Androida i nie masz ochoty na eksperymenty, kupuj Androida. I to jest taka porada. To właśnie chciałem powiedzieć. Wybierz między systemami Android czy iOS i w zasadzie tyle. Wróćmy do tych Vivo. Tak jak powiedziałem, dosyć sympatyczny design, włącznie z tym, że mają tą pierścieniową lampkę doświetlającą z tyłu, czyli ona daje takie fajniejsze, rozproszone światło. Plus podejrzewam, że będzie też robić zawiodę powiadomień na tyle. Podstawka jest w trzech kolorach, model Pro w dwóch. No i różnią się prockami. V40 ma Snapdragona 7 trzeciej generacji, natomiast Pro ma Dimensity 9200+. Jeżeli chodzi o pamięci, jest podobnie, bo startujemy od 8 po 12 giga RAM-u i od 128 po 512 giga pamięci flash, przy czym w Pro mamy dopiero, dół jest od 8256, czyli nie ma tej wersji 128. No ale to jest logiczne, no bo to jednak jest Pro.
I inne są też aparaty, bo podstawka ma dwie pięćdziesiątki z tyłu, główny z optyczną stabilizacją i szeroki kąt, a z kolei V40 Pro ma jeszcze jeden 50-megowy aparat z teleobiektywem do portretów, takie małe tele. No i ciekawostka, bo zobaczcie, telefony niedrogie, smukłe, o cena zaraz wam powiem, a kurczę, no w szczytowej formie mamy cztery 50-megowe aparaty, jeden z przodu, trzy z tyłu. No, grubo, ja myślę, nie? Że po tym, co Vivo robi z aparatami, jestem w stanie chyba szczerze polecić tym, którzy lubią robić zdjęcia, dlatego że tutaj są dobre matryce. Vivo no nie tak. Najgorzej je oprogramowuje, w związku z tym wychodzą całkiem fajne fotki. No. Myślę, że jeżeli ktoś kupi tego smartfona z myślą o robieniu zdjęć, oczywiście mając na uwadze, że to nadal jest smartfon, tak? No to bez tak. Wymiennych obiektywów, bez cudnej, nie jest to lustrzanka. V40 będą niedrogie, bo ceny startują od 1900 zł, ale niestety mówimy o Indiach, czyli u nas by było około 3. Ale podkreślam, żeby kupić te Vivo, to po pierwsze trzeba poczekać, aż dotrą do Europy w ogóle, bo na razie są w Indiach. A potem też nie w Polsce. Trzeba sobie pierdyknąć wycieczkę do, polecam zresztą, do pięknej miejscowości czeski Teszin i tam dopiero te telefony można kupić, bo o ile w Polsce Vivo nie ma, w Czechach jest. Tam też można wybrać się po Vivo X100, o którym tutaj już widziałem w komentarzach była mowa. Nie wiem, nie miałem okazji używać, natomiast widziałem zdjęcia robione przez nasze branżowe koleżanki, które serdecznie pozdrawiam. No i rzeczywiście jedno można powiedzieć, że na pewno ten telefon potrafi w zdjęcia. Nie widziałem wideo, ale powiem wam z mojego doświadczenia z wcześniejszymi X-ami od Vivo. Wideo było bardzo, bardzo dalekie od jakości zdjęć. Zdjęcia były znakomite, wideo było moim zdaniem co najwyżej poprawne. Nie wiem, czy w setce też tak jest, aczkolwiek może tak być i jakby to tutaj polecam, żebyście sobie poszukali gdzieś na pewno w necie są już próbki wideo z tego telefonu, jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany. No i tak jak powiedziałem, w Czechach bez problemu do kupienia ten telefon jest, wiem, widziałem. Mkonde, ja nie wiem, czy jeszcze jesteś. Mogę ci powiedzieć szczerze, znaczy inaczej, mogę ci dać do myślenia. Pomyśl sobie, przez ile lat był kręcony Władca Pierścieni. Zobacz w sieciach społecznościowych, jak do dzisiaj aktorzy, którzy byli w obsadzie, utrzymują ze sobą kontakt, jak się odwiedzają, jak ze sobą rozmawiają. Zwróć uwagę, że Władca Pierścieni był pozbawiony tych wszystkich treści, które dzisiaj budzą potworne emocje w przestrzeni publicznej, umówmy się w ten sposób. Natomiast chociaż w zasadzie w Hobbicie to one też się jeszcze nie zaczęły pojawiać. Umowa przed kręceniem Władcy Pierścieni była taka, że trzymamy się bardzo mocno materiału źródłowego, nie wkładamy do tego filmu własnych rzeczy, tego co byśmy chcieli włożyć. Chociaż podejrzewam, że jednak reżyser włożył trochę własnych rzeczy, ale nie takich, które byłyby jakoś bardzo, bardzo dyskusyjne. Natomiast jak było z kręceniem Hobbita, Hobbit był sztucznie wydłużony na trzy filmy. Nie najlepiej według mnie został dobrany, szczególnie jeżeli się dowiedzieć, kto ewentualnie inny był brany pod uwagę, jeżeli chodzi o rolę główną. Ja aktora akurat lubię, natomiast jego granie Hobbita, przykro mi bardzo, ale nie było fajne, szczególnie w momencie, kiedy pooglądałem troszeczkę materiały, które były kręcone poza samym filmem, tak? Materiały gdzieś z tyłu sceny z kamerą umieszczoną, jak się facet zachowywał. Nie, ci, którzy grali we Władcy Pierścieni, wiedzieli raz, że był to kawał ich życia, a dwa, że wiedzieli, w czym biorą udział już w momencie, kiedy to się zaczęło. Było to po prostu coś niesamowitego. Natomiast jeżeli chodzi o Hobbita, także możesz sobie sam odpowiedzieć na pytanie, chociaż filmy, szkoda, nie moje. Fajnie by było, gdybym był reżyserem Władcy Pierścieni i Hobbita. Ale też, no ja, tak jak wspomniałem, pewnie bym nie nagrywał w tej chwili TikToka. Chociaż diabli wiedzą. Nie. Oppo A3X, to jest Oppo nudne, ale wyszło w związku z tym, mówimy, Dimensity 6300 IPS-owy wyświetlacz 667, to są standardowe w tej chwili, obawiam się, wyświetlacze małych, trudno oczekiwać, natomiast niestandardowe jest, znaczy standardowe dla ceny, niestandardowe dla smartfonów obecnych jest to, że tutaj jest tylko HD z plusem.
64 albo 128 biedne pamięci, nie ma wyboru wyższej i tylko 4 giga RAMu, nie ma tierów wyższych. Główny aparat 8 megapikseli, aparat przedni 5 megapikseli. Także wiemy, że mamy do czynienia z półką najniższą z możliwych, jeżeli chodzi o smartfony, ale nadal jest to Oppo, w związku z tym powinno działać, tym bardziej, że przy takim sprzęcie bateryjka 5-100 mAh to jest bateryjka, która powinna wystarczyć na, przy takim wyświetlaczu, która powinna wystarczyć na dosyć długo. Także jeżeli komuś, ktoś ma ograniczony budżet, a bardzo chce smartfona, gdzie bateria fajnie by trzymała, to A3X byłby niezłym wyborem. Gdyby nie to, że na razie nie wiadomo, czy on się pojawi w Europie, bo z tego co wiem, to na razie jest wyłącznie w Indiach. Ale jest taka możliwość. Jeżeli uznają, że nasz rynek to też jest nadal troszeczkę bieda rynek, to puszczą. A to mówię, to byłaby całkiem niezła propozycja dla tych, którzy nie potrzebują zbyt dużo, są minimalistami i za często z tego smartfona, umówmy się, nie korzystają, bo 4 giga RAMu to nadal jest potwornie w tej chwili już mało. No i Nothing wypuścił nowego smartfona, wypuścili przy okazji smartwatcha również. Ale jest Nothing Phone 2A z plusikiem, z Dimensity 7350, z bateryjką typową 5000 mAh, wyświetlaczem AMOLEDowym, z odświeżaniem 120 Hz, Full HD z plusem 6,7 cala i z Corning Gorilla Glass w wersji 5, czyli nie mojej ulubionej, jak wiedzą ci, którzy oglądają nas na stałe. 256 plus 12, jeżeli chodzi o pamięć, jak wiecie, oni tam mają po jednym tierze, zdaje się, i 50 megapikseli plus 50 megapikseli plus 50 megapikseli, czyli aparat główny plus szeroki kąt, no przy czym niestety nie tele i z przodu 50 megapikseli. Ale trzyma stabilizację, styl doskonale znany, czyli podświetlonko i przezroczyste plecki, co faktycznie polubiliśmy, bo skoro Nothing się tej stylizacji trzyma, to znaczy, że jest dobrze odbierana przez nabywców. Natomiast niepokoi mnie trochę to, że Nothing zaczyna być jak inni producenci i tu kolejne modele. Plusy, a dodatki. Kurczę, wydawało mi się, że będzie fajnie, będzie takie Apple w świecie Androida, będzie jeden model, czy tam góra dwa na rok. A tu się okazuje, że jeszcze jakieś CME wypączkowało i takie się robi z tego takie Realme Oppo, no bo jednak stamtąd się też wywodzi Nothing, więc zaczyna być jak zwykle, chociaż te telefony nadal są jakieś i nadal bardzo mi się podobają, bo po prostu są troszeczkę inne od pozostałych i no, oferują dosyć dobry jednak nadal stosunek jakości do ceny, bo jeszcze mamy szczelność IP54, mamy głośniki stereo w tym nowym iPhone'u. Także no to wiem, czy Jacek wspomniał, 50-watowe ładowanie, jest indukcja, jest zwrotne ładowanie. Nie, wróć, nie ma indukcji, jest zwrotne ładowanie. Nie, czy jest indukcja, bo już pogubiłem. Nie, indukcji nie ma. Nie ma, no. Ale jest zwrotne ładowanie po kabelku. Trzy duże update'y będą. Czteroletnie wsparcie, czyli też może nie jakoś super, hiper, ale nie tragicznie. Póki co to jest w Indiach dostępna rzecz. U nas się pojawi spół, a w Indiach wychodzi 1300 albo 1400 zł, czyli u nas jest szansa na 2,5 koła. Makler, po co składa się z czterech literek? I taki mniej więcej mamy osąd. Jeżeli masz konkretne pytanie, pytaj. Co sądzimy o marce? No marka jak każda inna. Jedna z wypączkowanych chińskich marek. Natomiast to, co sądzimy, to jest uzależnione od konkretnego smartfona, którego wrzucisz, tak? Jeżeli to będą tańsze, to nasze zdanie będzie troszeczkę gorsze. Jeżeli to będą troszeczkę droższe, to nasze zdanie będzie troszeczkę lepsze. Wiesz, płacą nam za mówienie dobrze o smartfonach. A tak na serio zupełnie, to jeśli chcesz rzeczywiście zadać sensowne pytanie, zadaj sensowne pytanie, znaczy konkretne pytanie, sensowne mam na myśli, mówiąc sensowne, mam na myśli konkretne, wtedy coś będziemy w stanie być może powiedzieć. Natomiast w Aramp, jaki jest najlepszy stosunek jakości do ceny? Słuchaj, chcesz, żebyśmy za ciebie wykonali robotę? Nie, bo my nie mamy tego w głowie. Trzeba by było usiąść w tej chwili i przejrzeć obecne oferty. Siądź, przejrzyj oferty, wybierz trzy smartfony, rzuć nam tutaj, to powiemy ci, który jest najlepszy. Tak. Może jeszcze zdążysz, chociaż niedługo jeszcze chyba będziemy siedzieli. Powoli kończymy, bo zaraz ludzie zasną, a na koniec zostawiłem coś kuriozalnego.
Coś kuriozalnego, zapowiadanego od dawna, przehajpowanego totalnie. No bo nie wiem, czy kojarzycie taką firmę HMD Global. To jest posiadacz między innymi praw do marki Nokia, jeżeli chodzi o telefony, przy czym ostatnio coraz rzadziej z tego korzysta i produkuje już pod własnym brandem, czyli HMD, Human Mobile Devices, czyli mają być to ludzkie telefony. Natomiast moim zdaniem jest to kompletnie nieludzkie proponowanie czegoś takiego w tym 2024 roku. Mówię o telefonie Barbie. Zrobili sobie telefon Barbie. Nie jest to złe. Wszedł film. Film zdobył sporą popularność, bo tam oczywiście w tej całej story dopatrują się ludzie drugiego, trzeciego dnia, tam wątki feministyczne, bla, 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 nie chcę w to wchodzić. Jest Margot Robbie i dla niej samej warto ten film obejrzeć. Natomiast no, na fali tej popularności, myślę, tego filmu, AMD postanowiło wypuścić telefon Barbie. Nie byłoby to złe, gdyby zrobili to z sensem, ale zrobili coś koszmarnego. Zrobili tanią, wróć, nie wiem czy tanią, prostą klapkę, taką, wiecie, sprzed 20 lat. Ona nie ma nic, nic nie ma ta klapka. Ma 2,8-calowy ekran, ale po wewnętrznej stronie. Gdzieś jest niby jakiś dodatkowy, mniejszy wyświetlaczek 1,77 cala, aczkolwiek ja go nie widzę, chyba że jest pod lusterkiem na... Adaś, zajrzyj do MGSM-a, to zobaczysz. No, okej. Ja patrzę na to, co po prostu mam na renderach. No to mówię, otwórz sobie główną stronę, pstryknij sobie, to zobaczysz, gdzie jest wyświetlacz. Widzę, właśnie już widzę. Jest pod lusterkiem, bo oczywiście jedna strona klapki jest lusterkiem. Druga strona klapki jest po prostu klapką z napisem Barbie. Co ważne, klapkę to można zdjąć i wytargać ze środka baterię, która ma 1450 mAh. To już dobitnie pokazuje, że to nie jest zaawansowany telefon. Ekraniki mają taką sobie rozdzielczość, bo główny ma 240x320, a ten pomocniczy 128x160 pikseli, czyli tam niewiele zobaczymy. Jest tam 64 mega RAM-u i 128 megabajtów pamięci wewnętrznej, czyli no, prostota totalna, ale jest miejsce na microSD, bo tam jest też prawdopodobnie odtwarzacz muzyczny, więc no, przyda się ta karta. Jest jakiś tam aparacik fotograficzny, zaraz wam powiem dokładnie jaki. Fauga, więc w zasadzie nie ma aparatu, jest czujnik światła. Bądźmy szczerzy, natomiast plusów jest LTE, czyli na przykład będzie, mucha mi jakaś padła, będzie można sobie z tego telefonu zrobić modem do laptopa. Tak, z tym, że też nie ma co oczekiwać jakichś niesamowitych osiągów, to nie jest niestety modem do przeglądania stron internetowych na przykład, za bardzo. No, no i najważniejsze, że telefon jest różowy i no, myślę, że nie będzie jakiś drogi, no ale ceny nie podali, więc jakby... Wolę nie kategoryzować, bo równie dobrze mogą się scenować. Nie, aparat jest na zewnątrz. Aparat jest na zewnątrz, ten 03. No po zewnętrznej, czyli pod tym lusterkiem, tak? Bo tak jak powiedziałem, klapka jest, zewnętrzna strona klapki jest lusterkiem, no bo Barbie, tak? I pod tym lusterkiem jest i wyświetlacz, i aparacik fotograficzny. Kolega sugeruje, że może to być obiekt kolekcjonerski. Wiesz co... Znaczy chyba tylko wyłącznie, trochę tak jak ta klapka ostatnio z Heinekenem. Tam Heineken był? Któryś tak, producent od piwa. Tak, wszystko czyste, ale wiesz co, pytanie w jakiej ilości sztuk ten Barbifon powstanie. Jeżeli to będzie bardzo ograniczona dystrybucja, to rzeczywiście może pójść w cenę, tak jak na przykład, nie wiem, wy pamiętacie, taka była kooperacja kiedyś, polski raper Tede, ktoś go jeszcze pamięta, miał Tedefon. No w tej chwili te telefony są w cenie, bo ich było stosunkowo mało. Czy tam powiedzmy, jak to się śmieje, Motorola V3 w kooperacji z niemiecką firmą, czyli Deutsche Gabbana. Oczywiście przekręcam, to się nabijam, wiadomo, że Deutsche. Też tych telefonów było stosunkowo niewiele, one w swoim czasie były dosyć drogie, więc jakby raz, że cenę utrzymały, a dwa to z racji ograniczonej liczby wyprodukowanych egzemplarzy ta cena poszła w górę. Ja bym jednak wolał to Realme 10 Coca-Cola, zdecydowanie bym wolał. No właśnie, było Realme 10 Coca-Cola, które było pełnofunkcjonalnym smartfonem akurat w odróżnieniu od tych, o których tu mówimy. No i boję się, że ten Barbie jednak nie stanie się takim obiektem kolekcjonerskim, jak właśnie chociażby, czy powiedzmy te Pokemony. Z Pokemonami czy z Dragon Ballami. Bardziej to niż
Ale okej, może akurat, słuchaj, jeżeli nie będzie drogi, to zawsze możesz spróbować zainwestować w taki telefon i poczekać. Bo ja się może mylę, może faktycznie będzie ich, nie wiem, 1000 sztuk tylko, no to wtedy warto. Ale jeżeli to będzie masówka, to ja bym odpuścił. Gdyby ktoś strasznie, ale to strasznie chciał mieć taki telefon, to przed 2 laty w HMD wydało pod marką Nokia 2660 Flip. To jest ten telefon właśnie. Prawdopodobnie ten pan, co tam przerzucał te telefony w magazynie szuflą, stwierdził, że ma już dosyć przerzucania i robienia miejsca dla innego szrota. I sprzedajcie gdzieś, to powiedział. I ktoś pomyślał, stuknął się w głowę, a co się teraz najlepiej sprzedaje? A to, no to dawaj. I się sprzedaje telefon, który jest wart właśnie, tak jak tutaj Misio powiedział, 50 tysięcy Misio powiedział, sorry. A, bo o Charizardzie. Nie, tu wcześniej Magic powiedział, że telefon do 50 zł. To tak, telefon, który jest wart 50 zł, sprzeda się a za 300, a co? Znaczy będzie pewnie droższy niż 300. Ten Barbifon według mnie, oczywiście ja mówię, ja strzelam, bo nie znam jeszcze ceny, ale myślę, że jak do nas trafi, to będzie 2,5 stówy kosztował. Obym się mylił, ale boję się, że to się wygłupią z ceną i w ogóle strasznie mi się nie podoba. No to tego mówię, że 300, no. Ciekawe, ile teraz kosztuje ta Nokia 2660 Flip. Aż sprawdzę. 21,37 pewnie. 2660 Flip kosztuje, o stary, nie, ona będzie droższa. Ten Flip kosztuje 320 zł w tej chwili. I jest również po 270, widzę, i to wiesz, w elektromarketach. 270, 330, 300, w zależności od koloru, 270, a jest za 215 na przykład też, jak się kupi gdzie indziej. No to ten Parkinson może i 500 kosztować. A pitole, a myślę, że 500 to jest dobry strzał. Tak se strzeliłem 300, pomyślałem, a przestrzeliłem może, ale nie, nie. Ja bym za to 100 nie dał, no sorry, no. 99 zł to jest dobra cena za taki i uczciwa moim zdaniem za taki telefon. No. Nie, sorry. Sorry, nie ma w tej chwili dobrych klapek, które są klapkami i są dobre. Znaczy, nie ma dobrych klapek, które rzeczywiście spełniałyby takie podstawowe wymagania, jakie w czasach zamierzchłych mieliśmy, a dotyczyły telefonu takiego zwykłego. Każdy Samsung, który wychodził dawnymi czasy, klapkowy, był znacznie lepszy od tego, co tutaj jest. Byłem fanem klapkowych Samsungów, były niesamowite. Sam co prawda nie używałem, ale były dobre. No, były po prostu. O, pamiętam te czasy. Kolorowy ekran, polifoniczny. Mrygały światełkami. Miały dzwonki najlepsze, bo tam MAF-y były. To były dzwonki z rozszerzeniem MAF i one nie dosyć, że były w stanie rzeczywiście grać zarąbiście, bo to nie były tylko MIDy, ale to było coś troszeczkę więcej jakby niż MID. A do tego jeszcze potrafiły mrygać światełkami, znaczy takiego MAF-a można było zaprogramować nie tylko, żeby grał odpowiednią rzecz, ale jeszcze, że mrygał diodą i ekranem, albo wszystkimi diodami, bo te Samsungi często miały więcej niż jedną diodę. Klawiaturą miały, mogły świecić w ogóle na różne kolory, też takie. Kolorkami różnymi świeciły, tak to prawda. No było, było. A teraz, wiesz co, Hanna napisał, że klapka to zawsze było awaryjne rozwiązanie, wiesz co? Chyba dużo zależało od modelu, bo pamiętam, że były takie, które padały na gminie, a były takie nie do zabicia. Znaczy ja miałem zawsze batona jakiegoś, tak, nie klapkę, bo z klapkami był zawsze ten problem, no ja jednak telefon nosiłem w kieszeni, w związku z tym z klapką był ten problem, że one się mogły zacząć ruszać tak, żeby w końcu się poluzować tak, żeby być nie do użytku, tak. No tak, ale na przykład wiesz... Jednak była kwestia styków. Styki psuły się na gminie niestety. No tak, ale na przykład wiesz, sięgając właśnie pamięcią, na przykład Motorola Razr V3 padały mi po prostu co chwilę. Ja już doszedłem do takiej wprawy z wymianą tej taśmy łączącej, że no 10 minut i telefon był naprawiony. Natomiast miałem też dużo tańszy model, dużo niżej pozycjonowaną, bodajże P720 się tam klapka nazywała. Ona działa do dzisiaj.
Tak, klapka jest ikoniczna dla Motorola. Ja pamiętam jedną Motorola testową, którą miałem, która miała w ogóle baterię paluszki. Natomiast sorry, nie szanowałem nigdy klapek Motorola. Szanowałem owszem Sony Ericssona jak najbardziej, bez problemu, jeżeli chodzi o Samsunga, bo to były naprawdę fajne klapki, chociaż akurat design mi nie pasował za bardzo. My to mamy zdanie odmienne, bo jeżeli klapka, to tylko i wyłącznie Motorola. Oni pierwsi zrobili klapkę, pamiętajmy StarTaka. Nie no, fałki były fajne, tylko to było poza zasięgiem zwykłego użytkownika, to były kurczę drogie telefony, no. Zresztą, ale tak samo jest teraz. Moim zdaniem najlepszą klapkę na rynku w tej chwili też ma Motorola i ona też jest pieruńsko droga dla przeciętnego nabywcy. I tu się nic nie zmieniło. Jest jak dawniej. I tak jak dawniej ma stosunkowo małą baterię i tak jak dawniej nie jest telefonem najwybitniejszym w tym segmencie cenowym. No i co z tego? Ale jest najfajniejszą. Jak ktoś chce klapkę oczywiście. No, pamiętam, że StarTAC wtedy... Jak wchodził, nawet była, w ogóle to było moje marzenie, tylko nie udało mi się go spełnić. Ta Motorola StarTAC była oferowana w zestawach Simplusa w opcji Kameleon. Każdy element obudowy miał inny kolor. I ona, pamiętam wtedy, za tego StarTACa kolorowego, który w ogóle był pieruńsko ciężko dostępny, mogłem kupić, żebym was nie skłamał, chyba ze 4 albo 5 Sarzemów czy innych Motoroli takich klasycznych. Sarzemy niestety, nie daj Boże, podobnie jak i Alcatele wtedy, bo to była jakość wykonania nawet nie na poziomie dzisiejszych Chińczyków, to była potworna jakość wykonania po prostu. No nie, no teraz to jest zupełnie inaczej. No. Ciepłe pozdrowienia dla Tomaszowa. No właśnie, pozdrawiamy i co, pomalutku będziemy kończyć chyba już na dzisiaj. Pomalutku będziemy kończyć, jak tam się na koniec łezka wokół zakręciła, bo wspominanie starych telefonów to jest zawsze fajna rzecz, bo to, kurczę, były zupełnie inne konstrukcje od tego, co obecnie Chińczycy produkują. Przede wszystkim była ogromna różnorodność i producenci mieli odloty. No jaki odlot można mieć w kwestii smartfona? No nie, no musi mieć ekran. Obecność dużego wyświetlacza na froncie już jakby definiuje całą resztę i odlotem może być design tylnej klapy. Natomiast w tamtych czasach nic producentów nie ograniczało. Nokia sobie wymyśliła, że zrobi telefon w kształcie harmoniki ustnej i taki zrobiła. Był kompletnie bez sensu, ale też miał swoich tam odbiorców, bo niektórzy lubili na przykład pisać na dwa kciuki. On był chyba raczej w kształcie okaryny, co? No okej, okay, no niech będzie okaryna. Whatever. Nie, no ja mówię o tych organkach, wiesz, bo Karyna też była, on był taki... No wiesz, ja mówię o tych gamingowych Nokiowych, tak? A nie, to ty mówisz o gamingowych, ja mówię o tym takim po prostu z rozdzieloną klawiaturą i wyświetlaczem po środku. Taki odpowiedni... A, tym rozkładanym, tak? To ja pamiętam numerka w tej chwili. Tam, gdzie była rozkładana klawiatura na takiej zasadzie, że sobie mogłeś go tak rozłożyć i wtedy się rzeczywiście miał ekran po środku. Różne były odloty, bo była taka ich klapka otwierana i był taki po prostu bar na bazie bodajże 3210 czy 3310. Były też, no pamiętam, Siemens Xcelibri, takie biżuteryjne telefony, które w ogóle na przykład nie miały klawiatury fizycznej, tylko jakieś tam inne manipulatorki. Była Nokia w kształcie szminki. Totalne były odpały te telefoniczne. A teraz, no kurde co, no w zasadzie wszystko jest prostokątem i skuteczek, tak trochę nudno się zrobiło. No tak, no ale z tym się niewiele zrobi. Design obecnych smartfonów jest jakby zobligowany przez to, w jaki sposób z nich korzystamy. Tak, forma smartfona jest bardzo zamknięta i bardzo ograniczona. Mamy dotykowy wyświetlacz i to właściwie determinuje całą resztę. Troszkę urozmaicenia weszło, odkąd przyszły wyświetlacze elastyczne, takie, które można rzeczywiście składać. Zobacz, że na przykład przez chwilę LG robiło fleksy, czyli te banany wygięte, bo tu kolega akurat o bananie wspomniał z Matrixa. To mi się przypomniał. To Nokia powtórzyła, nie wiem czy wiesz, Nokia powtórzyła swego czasu banana. Takie jak się wzięło, bo myśmy w Berlinie te banany mogli wziąć do ręki. Jak wzięliśmy do ręki, zaczęło trzeszczeć tak, że szybko odłożyliśmy. To było w Barcelonie, ale no nieważne, faktycznie to było... A nie, było w Barcelonie rzeczywiście, nie w Berlinie. Tak, to było w tej starej dzielnicy, pamiętam, taki fajny event był. Natomiast sam telefon był marny, jedyne co było w nim fajne to, że był żółty. I faktycznie to był fajny banan, bo był żółty. Natomiast cała reszta była, no, taka jak myślę w telefonie Barbie będzie. No.
No i cóż, i tym może minorowym akcentem skończymy. Akcent jest podwójnie minorowy, bo znowu się na długo żegnamy, bo tym razem Jacek musi odpocząć i bardzo tak, słusznie. Tak, że znowu nas nie będzie pewnie niestety przez 2 tygodnie. Sorry wielkie, no ale urlopy rządzą się własnymi prawami. Lato takie jest po prostu. Dłużej nas nie będzie. Widzimy się, moi drodzy, według mnie dopiero we wrześniu. Obawiam się. No tak to wygląda, bo po drodze się jeszcze przytrafia premiera. Zresztą nie pamiętam, jaki dzień, ale to, słuchajcie, jak się pojawimy, kurczę, no nie chcę strzelać teraz, bo nie pamiętam, kiedy tam będzie ta premiera. Nie, być może się 30 zobaczymy, ale nie obiecuję, natomiast sprawdźcie, czy przypadkiem się nie pojawi, ok? To tak, pierwszy termin chyba, kiedy się możemy zobaczyć, to jest 30. Tak wynika, wiecie, z tego, co patrzę na kalendarz. Także cóż, no myślę, że dołączycie się do tego, żebym życzył Jackowi teraz bardzo udanego urlopu słonecznego. A ja was pocieszę wszystkich, że mój urlop będzie polegał na tym, że będę pracował w inny sposób po prostu w związku z tym. Dzięki za życzenia słonecznego. Ja wolę taki jak w tej chwili mniej więcej, żeby był. No w takim razie życzę ci bardzo dużo sukcesów budowlano-remontowych i pięknego wykończenia, Javiery. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy wam, że wpadliście. Dziękujemy za podziękowania. Dzięki za wszelkie pytania. Zapraszamy was za 3 tygodnie w takim razie, tak? Bo 2 tygodnie nas nie będzie, czyli dopiero w 3 tygodniu. Mamy nadzieję, że też wam się uda jakieś urlopy wziąć i odpocząć trochę od tego całorocznego kieratu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć. Dobrego, kochani. Dziękujemy i do zobaczenia. A ja w międzyczasie postaram się tutaj popojawiać na jakichś live'ikach. Będzie o czym opowiadać, to ja wpadnę tu do was i wam... O rany, dzięki chłopaki. Rzadko się trafia, żeby nam podczas live'u tak dużo tak miłych komentarzy wpadało. Bardzo wam dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie i do zobaczenia. Cześć.